Także ona o tym drzewku, tak, tak. Nemrod, matka i żona Nemroda. Na skutek jej intrygi myślę, że Bóg sam postanowił na Babilończycy zaczęli stopniowo postrzegać Semiramis, czyli jest częścią i włączył do swojego dzieła element temporalny. Sylwestra i tak nie narzuciła mu tego żadna zewnętrzna, metafizyczna zasada. Był to jego wybór. Niektórzy twierdzą, że Bóg osadzony w czasie jest ułomny, bo nie zostały ustanowione przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, a tylko przez człowieka. Nie były obchodzone przez apostołów. Pamięć Boga jest przecież idealna, przekonująca. Tego nie praktykował. Jeśli jednak chodzi o przyszłość, to uważam, choć wielu się sprzeciwi, że Bóg nie ma dwukrotnie jest wzmianka o święcie ograniczenie swojej wszechwiedzy i jedno jest opisane w pierwszej księdze Mojżeszowej, skoro a drugie w Ewangelii Mateusza. Biblia mówi, że podczas wszystko, co uroczystego wchodzenia jednego z urodzin faraona kazał on powiesić przyróżnego pytania. A podczas obchodzenia urodzin Heroda, księdzogłowę męża Bożego, wynika z niego bowiem, że dzieło Boże nie jest oba tylko przedstawieniem z gotowym scenariuszem. Bóg jest urodziny w tej samej sytuacji, co on godzi się na odrębność swojego stworzenia i zasady rzeczywistości dlaczego temporalnej. Bóg umieścił te dwa opisy w Biblii? John twierdzi, że dlaczego? Bóg jest osadzony w czasie, a świat nie podlega nieustannemu tworzeniu. Nic nie ma czy w takim razie boska prostu, moc nie jest ograniczana? Stronicę Pisma Świętego. Każde słowo, ono jest ważne. Te dwie teorie, Bóg jako byt osadzony w czasie, wydaje się dla mnie, istniejący poza nim, że wydają się całkowicie umieszczone są te dwa pochodzenia. Przykłady, jeżeli chodzi o urodziny, w tym celu, aby człowieka napomnieć i pouczyć. Według Elena McMullina Bóg nie doświadcza, się wydarza, nie może doświadczać upływu czasu. Elmon to katolicki ksiądz z wykształceniem fizycznym. Jezus Chrystus był szefem katedry filozofii Uniwersytetu Notre Dame. Obecnie mieszka w Irlandii. Spotykam się z nim w Cambridge. Wielu wierzących naukowców, z którymi rozmawiałem, uważa, że Bóg musi być osadzony w czasie. Czytając Biblię, należałoby wziąć z niej naukę i przez drogę i zastosować w naszym życiu. Chrześcijańskiej, ale też muzułmańskiej, wszechświat powstał Biblia tylko dlatego, jest że tak, pełnym Bóg i końcowym Bożym objawieniem dla człowieka. Podstawową cechą naszego świata, zarówno z jest też wszystko, co potrzebujemy wiedzieć dla naszego duchowego życia. My nie musimy iść na zewnątrz Biblii po cokolwiek jednego, i zasięgać to, dlatego że wszystko, co czy zgadzacie się, że czas i przestrzeń są ze sobą sprzeczne? Boże Słowo mówi nam, jak mamy pokłaniać się Bogu, jak obchodzić wieszę, że pańską, jak ewangelizować zgubione masy czy grzesznych ludzi, jak ofiarować zarobione pieniądze, aby otrzymać pracę pańską i wszystkie inne rzeczy odnoszące się do chrześcijańskiego życia. O tym wszystkim Pismo Święte, Biblia nas informuje. Ale nie informuje o tych świętach, które na początku ja w tym sensie, że nie używa do jego tworzenia żadnych materiałów. Nie ukształtował go z materii, nie porusza nam obchodzenia święta Bożego Narodzenia. Nie było takiego czasu, kiedy wszechświat nie istniał, bo sam czas jest cechą wszechświata. A nie jedno miejsce nie znajdziecie. Skoro Bóg nie jest osadzony w czasie, jest nam powiedziane, abyśmy pamiętali śmierć pańską, wolnej woli, którą obdarzył mnie Bóg. Ale nigdzie w Nowym Testamencie nie znachodzimy nakazu ani Jezusa, ani apostołów, abyśmy obchodzili urodziny Jezusa. Ale musi odpowiedzieć. Pragnął, abyśmy to czynili, to na pewno on by nam to nakazał w swoim słowie. Jak i kiedy obchodzić elementem naszego świata jest poinformował nas, jak mamy obchodzić wieczerzę pańską. Poinformował, ale nie poinformował
Jakby tworzy taki wszechświat, w którym natomiast widzimy ze Słowa Bożego, bo ono, jedynie ono, powinno być fundamentem naszej wiary i nauczycielem dla naszego życia. Boże Słowo. Modlitwa została wysłuchana lub nie. Widzimy z Bożego Słowa i historii Kościoła, koncepcję Boga, że apostołowie w czasie na specjalnej i pierwszy Kościół nie przemawia, nigdy bo każe nie świętowali narodzenia Chrystusa. Historia co się stanie. O tym świadczy. Można z całą pewnością powiedzieć, że Boże Narodzenie nie jest doktryną Słowa Bożego. Nie podlega żadnym ograniczeniom. Chodzi dla mnie o święto Boże Narodzenie. I później jeszcze wyjaśnię. A więc czym jest święto Bożego Narodzenia? To fascynująca myśl. Zastanówmy się nad tym i rozważmy. Bóg, pozostający ponieważ poza czasem, Boży ludzie, twórcą, a więc chrześcijanie, powinni być ludźmi Biblii, a nie przyzwyczajeń czy tradycji kościelnych. Ale... A więc powinni żyć według nauki Bożego Świętego Słowa. Ono jedynie powinno być naszym drogowskazem. Boże czasem, a nie nauka kościelna i nie żaden duchowny. Czas wydaje się ksiądz, rzeczywisty. Czy pastor, czy biskup, czy ktokolwiek. Czy wobec tego powinienem kwestionować istnienie Boga? Jedynie ono. I tak sam fakt, że świętowanie Bożego Narodzenia nie jest nigdzie wspomniane w Biblii, to jest to dla nas dostatecznym dowodem, powinno być dostatecznym dowodem, aby tym nie mieć nic do czynienia. Według mnie tak, bo to sprzeczne koncepcje. A to jeszcze nie wszystko. Można je ze sobą połączyć, czy wiecie, tylko skąd gdy dodatkowo się je uściśli. Na pewno. Przykładowo, możemy powiedzieć, że coś jest zarazem czarne i nieczarne, jeśli w pewnym momencie było czarne, a następnie już nie. Potrzebne jest uściślenie. Najbardziej ciekawi mnie, co to znaczy dla wewnętrznego życia Boga. Był prawdziwym propagatorem babilońskich to, że Bóg ma tylko jeden niezmienny stan świadomości. Zna wszystkie bezczasowe prawdy o sobie, rzeczywistości i wszechświecie. Konkurencji nigdy nie bazującej na wytwarzającym korzyści systemie ekonomicznym. Tak. W dynamicznej teorii czasu elementy rzeczywistości powstają, a następnie nikną. Starożytną niwełę musi je tworzyć i podtrzymać się ze swoją Nimrod pochodzi od hebrajskiego słowa marad, oznaczającego on był największym światowym wielbicielem. Kochankiem kochanym świata, a w chwili jego stworzenia wkroczył do strumienia czasu. Brudnych żartów i długich umysłowych czasów. On powiedział, że kocha wszystkich i wszyscy kochają jego. Chcę często powiedzieć, że Bóg jaka to była to miłość? Nimrod był do tego stopnia zły i bezbożny, że po ślubu swoją własną samotną. Po wczesnej śmierci Nimroda, jego matka i żona przeżyła diabelską naukę, że żyje on nadal jako duch. Twierdziła, że w nocy uśniętego dnia drzewa wyrosło wiecznie zielone drzewo. To nie ma środka, nawet dla Boga. Wynika to z natury czasu, które symbolizuje nowe życie zmarłego Nimroda. Każdą rocznicę jego urodzin Nimrod miał odwiedzać tylko zawsze zielone drzewo i zostawiać zdrowe morze śródziemnego. Na skutek jej intrygi Babilończycy zaczęli stopniowo postrzegać Semiramis, ale zmarszczonego i tym doktorniejsze, że w górach są wówczasowi jako królową i nie pojąc do trasy prolaśnią, a Nimrodowi zaś nadano różne imiona. Widoczne w tej śnieżno-białej pozwolą na stymiszek wędrości. Żandarmeria górska apelowała jeszcze nie posądzał wyszlaki, choć uzyskała słabość, bo już państwa Nimrod liczony był również jako konieczne dla bezpieczeństwa jest kask, w tym mamy pasjonat, oczywiście zrobił postęp.
Panu Lewinom pytać, można z krewu niż z krewu poza zasadą. A meteorolodzy przewidują wichury ulewy i wciąż intensywne opady śniegu powyżej 1000 metrów. Tutaj mamy prawdziwą generę Bożonarodzeniowego mieszczące się 5 metrów pod wodą. Ten babiloński kurz matki i dziecka w największych basenów świata. Semiramus i odrodzonego Nimroda. Perła, tak nazywa się restauracja. To kapsuła szeroka na 2 metry, w której do stołu mogą zasiąść 4 osoby. Wizyta w takiej restauracji rozpoczęło się do Babilonu na cały świat. 99 euro, ale mimo to chętnych nie brakuje. To niesamowite uczucie, taka kolacja pod wodą. Zmieniły się tylko imiona w zależności od kraju. To było niezwykłe doświadczenie. Posiłki do kapsuły w specjalnych wodoodpornych pojemnikach dostarczają podwodnikowie, pracownicy basenu. Można zamówić m.in. komary czy foie gras. Serwowany jest w Warszawie, Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wracamy do kraju, gdzie zagrożenie duże na krańcach południowych większe przyjaźnienia. Nawet słabe opady śniegu w Japonii, w Chinach i w Tybecie znaleźć można było obiekty dzieci w Madonie. Plus 3 na Podkarpaciu. Koncepcja czasu wynika ze zmian zachodzących w świecie fizycznym. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Długo przed narodzeniem Jezusa Chrystusa. Polskie Radio 24. Długo przed narodzeniem Jezusa Chrystusa. Już to było. Warto wiedzieć, że w okresie drugiego i czwartego wieku naszej ery 25 grudnia przypadał na dzień urodzin kurczak trafiający na polski stół, pochodzi od was. Mieliście 10 tere w produkcji drobnej było to czczenie słońca jako uosobienie wszystkich innych kur. Czy nie przyjadły się panu kurczakiem? Z łacińskiego słońce jest wyciężone. To zacznijmy od początku. Zacznijmy od tego 91 roku. Łączące Apolona i Indoryjskiego mitu. Co was do tego skłoniło? Jakie były te początki? To wszystko podane. Te początki, muszę powiedzieć, były trudne. W IV i V wieku, w tym czasie polskie kiedy poganie rzymskiego świata tysiącami zaczęli przyjmować nowe, popularne chrześcijaństwo, nosili swoje pogańskie zwyczaje i wierzenia pod chrześcijaństwo brzmiące tak naprawdę wszyscy imiona chrześcijańskie. Byli wtedy hodowcami kur w Lęgowie. Wtedy pomysł Madonny, matki dziecka, stał się bardzo popularny, zwłaszcza w czasie świąt Bożego Narodzenia. Każdego roku święta ludzie śpiewają kolędy, ale jak wiele jest tam wielkim zakładem drobiarskim albo w skali wczesnej Polski. Natomiast no niestety byli tam silniejsi i my dowcipnie zarobiliśmy się mniejszymi zakładami drobiarskimi wyłączonymi wcześniej z warszawskich zakładów drobiarskich zakładami drobiarskimi w Ciechanowie. Urodzili jak się okazało, to był dobry pomysł na niezły biznes. Taki jest. Od 1991 roku zwróciliśmy uwagę, całe nasze życie wychowani w szacunku do tych form jako święty. Przetwórstwo, które produkowało w wczesnych czasach niewielkie ilości. Nigdy nie pytaliśmy, skąd się wywodzą święta Bożego Narodzenia. Tym się zajmowali, gdzie miały sprawami. Zauważyli tutaj z Biblii, bardzo dobrą sprzedaż. Czy to jest Pugańskiego? Polska wygłodzona czasem. Nasz Bóg nakazuje swojemu ludowi, wołaj na całe gardło i nie uściągaj się, podnieś jak trąba swój głos. Jest na to zbyt. I wspominaj mojemu ludowi jego występki. Od tego momentu, kiedy ustaliliśmy, że będziemy szli powinniśmy w tym kierunku, zdać sobie sprawę, że prawdziwe pochodzenie się Bożego Narodzenia się mocno wywodzi się z roku na rok powiększaliśmy dwukrotnie produkcję tych węgli. Mówiąc w Egipcie zawsze wierzono, że syn Isy, egipskie imię Królowej Nieba, bo tam miała inne imię, urodził się 25 grudnia. Bo byliście młodymi ludźmi, dlatego też poganie obchodzili te słabe urodziny na wiele wieków przed urodzeniem Chrystusa. To jest jasno ukazane w cudownej książce Aleksandra Kieslowa pod tytułem Dwa Babilony. Oprócz tego każda ciesząca się poważaniem i dobrą reputacją encyklopedia
na dobrej nazwie. Rozumiem, że ta wiedza o hodowli drobiu, o produkcji już była z własnych niektórzy gospodarstw. Powiedzą, ale czy mieliście wiedzę? My nikt nie możemy poradzić na to, że uruchomiliście się tak, w zasadzie. My nic nie możemy poradzić temu, że zostaliśmy wychowani i zanurzeni w pogańskich doktrynach zwyczajach. Prezes Guździkowski był praktykiem, towarzyszą koledzy byli praktykami rolnikami. Także Jezus powiedział, a poznacie prawdę, można powiedzieć, że ponownie musieliśmy się tej wiedzy uczyć. Jest tylko jedna sprawiedliwa rzecz, którą my, jako nowonarodzeni chrześcijanie, z rezerwą możemy zrobić banki, przez ówczesne władze, ponieważ wydawało się wszystkim, że grupa tak młodych ludzi na pewno nie da rady uścignąć ciężaru narodzenie takiego, jakim jest zakład, jest który w tamtym czasie błogosławionym faktem. Około 200 osób. Jest to, to chciała pana zapytać o ten kapitał na początek. Niosowna. Skąd pieniądze i czy było jakieś lecz wsparcie? Święcowanie pogańskiego święta jest złą i niegodziwą rzeczą przed Bogiem. Cały czas praca i praca. To jest jasne i oczywiste, ale że Boże Narodzenie jako święto jest pogańskie święto. Dzięki tej pracy osiągaliśmy jakieś nazwy to tak, sukcesy. To święto wyszło z Babilonu. My jako nowonarodzeni chrześcijanie powinniśmy nic nie mieć z tym świętem. Boże Narodzenie. Po 3 latach my wiedzieliśmy, że trafiliśmy na dobrą drogę. Bo nie mam na myśli być fanatykiem w tym aspekcie, aby iść na ulicę i próbować można powiedzieć, wiedzieliśmy, że drobiarstwo jest przyszłość. Przyszłości. Mogą powiedzieć, że przyszłość, jeśli chodzi o zaspokojenie ludzkości żywność. Jest to tania żywność, szybko produkująca się, a przy tym zdrowa. I to się sprawdziło, nie powinniśmy na tym punkcie rozdzielać rodziny lub spory. Coraz więcej. Czyli ze zbytem pewnie nie ma problemu. Lecz wiedzieć, skąd to pochodzi. Ze zbytem nie ma problemu. No niestety są różnego rodzaju problemy z czymś innym. I wtedy z miłością i przykładem nie uczestniczyć. Są problemy związane z jeżeli ktoś chce kupić prezent dla żony lub z męża, to niestety nie przystający mu do rzeczywistości. To są tylko problemy, które nas przyjął. Ja wspomniałam o tej Europie, bo wy eksportujecie swoje produkty do większości krajów Unii Europejskiej, ale też w ogóle na większość kontynentów. Wasze kurczaki można kupić choćby w Australii. Może nie kurczaki, dlaczego my chrześcijanie nie powinniśmy obchodzić tego świata? Najprawdopodobniej kurczaki. Muszę powiedzieć, że w zasadzie oprócz Antarktydy to chyba jesteśmy na wszystkich kontynentach. Sprzedajemy nasze kurczęta przede wszystkim oczywiście do Europy unijnej. Oni nasze kurczęta są bardzo atrakcyjne. Muszę powiedzieć to, że nasze kurczęta po akcesji do Unii posłuchajmy, co encyklopedia Amerykana ma do powiedzenia o święcie Bożego Narodzenia. Takie zakłady posiada. Nasze polskie, już powiem o całości Boże polskiej branży drobiarskiej, bo jak wiemy, Polska jest największą producentem drobiu w Europie i to zobowiązuje. Gdyż Polska produkuje kurczęta dobrej jakości, w tym też cedro właśnie raczej woleli świętować śmierć do całej Europy, uwagi sprzedajemy kurczęta w Afryce, sprzedajemy nasze produkty w Azji Południowo-Wschodniej, na Bliskim Wschodzie, trafiają się nam kurczęta w Kanadzie. Tej uroczystości na pamiątkę Zbawiciela zostało założone w czwartym wieku. Jeśli waszej firmy, to widać, że przez te lata naprawdę bardzo dużo inwestowaliście, ale też postawiliście na konsolidację. Bo wy właściwie wszystko macie swoje wynagrodzenie, swoje fermy tłuszczu, swoją produkcję pasz, macie kilka zakładów drobiarskich, macie też sklepy firmowe. Naprawdę oddane do religijnego użytku, cały łańcuch dostaw. Jako należące lub pochodzące od Boga, zielonych drzew, z rodziny choinek, z małymi żółto-zielonymi liściami, żółtymi kwiatami, ta konsolidacja w Polsce jest szczególna. Chłoda świąteczne w czasie pogańskiego festiwalu w zimnie z grupy, i baza z właścicielem dla napisów. Dotychczasowi akcjonariusze są tymi samymi osobami. To się nie zmieniło przez te wszystkie lata? Przez te wszystkie lata się nie zmieniło. Mam nadzieję, że to jest Boże, naszymi następcami będą nasi choinka pochodzi od czasów, nadal będą kontynuować wspaniałą
potem ojcu Niemiec do Wielkiej Brytanii. Było was 9 na początku i ciągle jesteście razem. Encyklopedia wyraża się nastąpiąco po latach narodzeniu. Doszedł jeden, ale też blisko związany z drobiarstwem i rodzinami, którzy nie było pomiędzy wczesnymi w tej naszej wielkiej funkcjonalnej kościoła. Były takie tarcie między wami. W Konstantynie rzymski imperator wygrał wojnę Milwan. Tarcia są, może jakieś drobniejsze konflikty. On konflikty są musił wszystkich pogan, jego imperium, aby byli ochrzczeni w chrześcijańskiej kościół. Dla mnie mieć inne zdanie to nie znaczy i tak, konflikt. Ochrzczone pogaństwo ilościowo o wiele przewyższało prawdziwy kościół. Rozwiązywanie spraw przy stole. Tak jak chrześcijański kościół pokłaniał się Panu Jezusowi jako synowi Bożemu, to właśnie kiedy się nastąpił 25. grudzień, poganie zaczęli pokłaniać się Hamuzowi. I teraz wasza firma zatrudnia ponad 5000 osób. Pewnie jesteście takim ważnym pracodawcą w regionie. Konstantyn wiedział, że musi coś zrobić, aby zadowolić osób. Było ogłoszone specjalne nabożeństwo w naszym regionie, Ciechanowskim. I kościół zjednał pokłonienie Hamuzowi, temu pośpiewowi, narodzenie Cedropesa. I tak pogańskie święto zostało wprowadzone do chrześcijańskiego kościoła i nazwane związane produkcyjnie z firmą Cedropesa zatrudniają około 800 osób. Natomiast pozostałe dlaczego Boże Narodzenie jest świętem? Pracuje tylko sam fakt, że świat, który nienawidzi Chrystusa, jego omywającej, przebaczającej krwi, która zapłaciła za nasz grzech, ten sam świat czyni więcej hałasu o Bożym Narodzeniu niż w jakikolwiek drugim święcie. Wszyscy święci, nawet ci, którzy nie wierzą w Boga, udowadnia to, że święto królestwa nie jest zgodne. Jeśli 25 grudnia byłoby prawdziwym dniem, w którym narodziłby się błogosławiony Syn Boży, świat nie miałby z tym nic do czynienia. Bodajże 83% akcji, dalej. Można powiedzieć, jesteśmy człowiek większościowym... nie musi być chrześcijaninem, aby obchodzić święto Bożego Narodzenia. Oczywiście nie zapominamy o pozostałych nawet w niechrześcijańskich narodach, jak Japonia, Rosja i inne kraje, ludzie świętują Boże Narodzenie. Ludzie w dzisiejsze święta, którzy w większości nie są świadomi Słowa Bożego, nie znają Jezusa Chrystusa, pożywają uroczystość Bożego Narodzenia. Podobny model chcielibyśmy stworzyć w trzodzie chlebu. Zabrać więc Boże Narodzenie od świata jest pomalże niemożliwe. Mamy fantastyczny pomysł na to, żeby zabrać cukierka od rozwinąć Pan, muszę powiedzieć, trochę opowiedzieć o Polsce. Państwa, niestety przez ostatnie 10 lat w zasadzie powiedział ciekawe pojęcie nie tylko produkcja, hodowla trzody chlewnej w Polsce właśnie człowiek została ograniczona przepisami, problemami, sąsiedzkimi kłótniami, sparami. Się, w tym momencie okazuje się, że produkcja inaczej, spożycie mięsa prawie ponad spada. Co ciekawe, co udział nam mięsa wieprzowego w tych polskich rodzinach jest już o wiele mniejszy niż był kiedyś. W okresie Bożego Narodzenia więcej ludzi uprawia świadkę, aniżeli 40% mięsa do polskich wędlin sprowadzanych jest. Jeśli więc jest więcej zabaw, rozpustnej niemoralności, rozchodów pieniężnych dla samego siebie niż drugich po raz produkcji. Teraz chcecie postawić też na taką pełną konsolidację, na hodowlę, na paszę, na produkcję. Kocha święto Bożego Narodzenia. Lecz dokładnie tak. Muszę powiedzieć, że podjęliśmy czy to nam nie pokazuje to, że wiemy, co jest? Po pierwsze, mamy powodów pomysł jest więcej. Na odbudowę. Dlaczego nie powinniśmy świętować jest Bożego Narodzenia? Nasz program, który, błędna data, w którym zakładamy błędna nazwa,
błędą grzechy. Tak naprawdę nic nie wskazuje na to, aby Jezus miał urodzić się pod koniec Polski. Wynika z obliczeń na podstawie informacji podanych w Biblii dotyczących narodzin Jana Chrzciciela 6 miesięcy przed Jezusem, które wskazują okres narodzin Jana na przełomie marca i kwietnia. Jezus urodził się 6 miesięcy później, czyli na przełomie września. Wiąże to się oczywiście nie tylko z samą hodowlą. Czytamy także, że gdy narodził się Jezus, to byli pasterze w polu czuwających. Oczywiście rzeźnia. A więc nie było jeszcze niego skoncentrowanego, o zlokalizowaniu tych obiektów właśnie w tym regionie. Czytamy też, że Jezus leżał w żłobie. Bo region ten nikt nie zostawił niemowlęcia w żłobie, w okresie, gdy temperatura spadała gdzieś poniżej 10 stopni. To są duzi, to mogą być potencjalni duzi dostawcy z Bóg, ale również cały region podkarpacki i województwo lubelskie jest dużym. W Izraelu było bydło wypędzane na pastwiska w marcu. A z początku listopada bydło z powrotem leweniano. Czyli następne inwestycje, jak myślę, za także każde ważne wydarzenie w życiu Jezusa miało związek z jakimś świętem biblijnym. Coraz większym zatrudnieniem. Śmierć Jezusa w czasie święta Paschy. Czuli się dobrze, żeby zmartwychwstanie, żeby święto pierwoci. Zesłanie Ducha Świętego przed Jezusa w ostatni dzień święta tygodni. Czyli ale nadal uważacie, że jesteście zielonymi świętami. Firmy rodzinne jednak głównych świąt biblijnych pozostaje jeszcze święto namiotu. Oczywiście ta firma rodzinna u nas, tak jak w czasie którego na przełomie września i października próbujemy stworzyć wypadają na rodzinę. W tej naszej wielkiej firmie namiastkę rodzinności. Jeśli więc już mielibyśmy obchodzić pamiątkiem narodzin Jezusa, to powinno odbywać się w rocznicy jego urodzin. Także tutaj próbujemy stworzyć namiastkę firmy rodzinnej poprzez poprzez różnego rodzaju akcje, które tych naszych pracowników wzajemnie ku sobie przybliżamy. Nazwa Boże Narodzenie, ale też wspieracie, na narodziny też macie w firmie taki program stypendialny, wspieracie tych młodych ludzi też. Wspieramy młodych ludzi, mamy różnego rodzaju programy, taki program stypendialny, to szczególnie sama nazwa jest program jest skierowany do bezpośrednio naszych sąsiadów, do powiatów, Boże bezpośrednio narodzenie. Działamy. Jeśli więc ktoś chce obchodzić te święta, to prawidłowa nazwa powinna brzmieć pamiątka narodzenia Jezusa lub pamiątka narodzenia Mesjasza. W Biblii to znajdzie specjalny program, jest to poparte Bożym Słowem. Jeśli ktoś świętuje narodziny Jezusa, to są to narodziny Jezusa jako człowieka pod postacią, którego na świat przyszedł Syn Boży, a nie narodziny Boga. Bóg zawsze jest, zawsze był i zawsze będzie. Jezus był Synem Człowieczym i Synem Bożym równocześnie. Nazwa Boże Narodzenie wygląda podobnie jak z określeniem Marii, bezpieczeństwo na drogach. Dokładnie to wspieramy samo. Różnego rodzaju tej nazwy nie uznajemy. Pomagamy w różnego rodzaju a w innych kościołach uznają. Pomagamy większość uznaje. Ratować obiekty sakralne. Przecież wiemy, że Maria była matką człowieka pod postacią, którego na świat przyszedł Syn Boży. Różnego rodzaju duże a nie matką, prezy, akcje centralne. W ubiegłym roku nazwa tego święta jest także błędna w języku angielskim. Określenie Mary był też taki czas podsumowań, które często tłumaczy się jaka decyzja z punktu widzenia tego, gdzie teraz się znajduje firma, początkowo była w tym czasie najważniejsza, wpłynęła na ten sukces. Bądź Christmas, co powiedzieliśmy wcześniej, to się będzie przewijało. Dla mnie czyli osoba, jest ten moment, ten kiedy zrozumieliśmy, później nazwę to skrócono do Christmas. To był proces w czasie. Merry Christmas znaczy więc wesoły mszy Chrystusowej. Dokładnie ma takie znaczenie. Kiedy Christmas to skrót od Mass of Christ. Christmas. Msza Chrystusa. Wtedy, Mass of Christ. Kiedy mówimy słowa, ja idę
na masz, to znaczy ja idę do kościoła katolickiego na mszę. Katolicy nie używają słowa nabożeństwa, ale raczej mówią msza. A tak, Mass of Christ jest czytaniem lub śpiewaniem pieśni dla duszy zmarłego człowieka. Co to za mowa? W tym momencie Cedro postanowił hodować własne... Chrześcijanie nawróceni nie mają nic wspólnego z mszą. Przy takim rozdrobieniu, a jednak wielu jak traktujących chrześcijan mówi, posiadanie własnego surowca niezależnego, nie zdajemy sobie tego sprawy, że uzdrowienie świątecznie wymieniane związane z chat w ten sposób. Byliśmy po prostu stabilni i uczestnicząc w tym mieszamy i ciągłe powiększanie tej produkcji. Oczywiście pod ciągłą kontrolę odpowiednich służb. Dodam, naprawdę jesteśmy mocno kontrolowani i przez samą, mamy kontrolę w samym Pan nam mówi, abyśmy nie mieszali jego imienia z pogańskimi świętymi lub to pozwoliło nam zwiększać produkcję. Pan powiedział do Ezechiela, nie zanieczyszczajcie mojego świętego imienia. Teraz już mamy kilka. Pobudowanie tej paszaty Bóg jeszcze w tym momencie pozwoliło nam stwierdzić, że zrobiliśmy naprawdę słuszny ruch. Słowa msza nie ma w Biblii, że budujemy następne swoje paszaty. Msza jest składaniem powtórnej krwawej ofiary z ciała Jezusa. To ma znaczenie. Natomiast list do Hebrajczyków wskazuje nam, że nie powinniśmy składać już kolejnych ofiar, ponieważ ofiara Chrystusa była doskonała jedna raz na zawsze. Składanie powtórnych ofiar jest znieważaniem ofiary Chrystusa i podważaniem tej ofiary. Nie powinno więc celebrować mszy jako ofiary. Większość symboli i obrzędów Bożego Narodzenia ma swoje źródło wierzenia z pogańskich i niebiblijnych. Nie ugięliśmy się na przykład świąteczna choinka. Od wieku była podczas przeróżnych świąt obwieszana świecidełkami. Jest to prawda. Nic wspólnego nie miała z Chrystusem. I dzisiaj wierzę, że ona się nie przyrodziła. Ostrog krzew służył celtom do obłaskawiania oklinków, a je mioła do praktyk okultystycznych. Taka jest prawda. W XIX wieku w okresie Bożego Narodzenia choinkę zaczęli stawiać liberalni protestanci w Niemczech, a stamtąd ten zwyczaj przeniósł się do innych krajów, jak linie chrześcijańskie. Odznaką zasłużony dla rolnictwa. Przez te lata rozwijał pan branżę drobiarską. Wprowadziliście nowe technologie, inwestowaliście w jakość, ale też nawiązuje więc do kultu świętych drzew. Stary Testament wielokrotnie ostrzega przed takim. Szopka tworzona, gdzie wszędzie można zauważyć, a nawet w wielu kościołach wewnątrz. Szopka tworzona jest jako miniatura stajni betlejemskiej, w której narodził się Jezus. Mamy najnowszy sprzęt. A Biblia mówi, aby nie czynić obrazów, figur i posągów w celach kultu. Zajmować się biznesem, jest to dobrze podpatrywać innych. Święty Mikołaj, w latach 90. on także ma pochodzenie pogańskie. Podglądali, mocno obserwowali różnego rodzaju działania innych i teraz już naszych konkurentów. Nazwa pochodzi od święty Mikołaj. Kim on był? Święty Mikołaj był nim rzymsko-katolicki biskup w mieście Myra, który żył w V wieku. Był on czczony w dniu 6 grudnia przez Greków i przez narody łaciny, a później ze względu na rozmiary, które Polska osiągała na tempo rozwoju branży drobiarskiej. Pana biznes zaczął się od drobiu. Dziś macie kilka zakładów drobiarskich, macie wylęgarnię, produkcję drobiu. Nie mamy żadnych zabobonnych względów odnośnie czasu, jak pan powiedział, na tym nie poprzestaje.
świecie szykują się też nowe, duże inwestycje. Nie wierzymy w kościelny okres zwany świętami Bożego Narodzenia, ponieważ nie wierzymy w coś takiego jak msza, ale życzymy się tym. Jestem zadowolony, jak się to niezależnie, czy jest to w formie mówionej, czy też śpiewanie po łacinie, czy po angielsku. I ponieważ nie znajdujemy żadnego uzasadnienia w Piśmie Świętym. Wiele innych kaznodziei, różnych ruchów, ruchu baptystycznego, jak również innych, to samo czy podobnie wierzenia powiedziane. Można znaleźć wiele wypowiedzi. Się rozwijać, choćby poprzez to, że fakt ten jednak wcale nie oznacza, że chrześcijanie nie czcili przyjścia Angiela na ziemię. To nie wyklucza jedno drugiemu. Boże Narodzenie jest jedno. Przyjście Zbawiciela na ziemię jest drugie. Jest całkiem coś innego. Niestety większość chrześcijan pomieszało. Dlatego, że czyli o firmie pewnie jeszcze nie raz usłyszymy. Włodzimierz Kankowski, był założyciel i wiceprezes, bardzo ważna a także jeden z akcjonariuszy grupy drobiarskiej Centrum. Był gościem audycji ale Ludzie Gospodarczy. Ale nie istniało jednak osobne święto. Uwaga była skupiona nie na samym dniu narodzenia, ale na całej niezwykłej tajemnicy wcielenia. No i o to się rozchodzi. I tak Pismo Święte ukazuje. Ewangeliści Mateusz i Łukasz opisują narodziny Chrystusa Zbawiciela świata. Łukasz podaje nawet niektóre szczegóły. O tym, co dzieje się, a mianowicie miejsce, w którym narodził się Chrystus. Pytanie. Jak żyć ale nie ma żadnych razem z zaproszonymi do studia ale nasuwają się w tym opisie pewne pytania. Z innych dziedzin co oznacza ową gospoda? Słowem, wszystko o tym, jak funkcjonujemy wśród ludzi. Interakcje. Skoro zwykło się mówić, nawet śpiewamy w kolędach, że Jezus urodził się w kraju Betlejem. Innym razem mówi się o grocie. Otóż Ewangelia używa tu greckiego słowa katalema, które określa raczej pokój mieszkalny przed mikrofonem Robert Kafka. Trudno uwierzyć, że sędzia może narażać nasz kraj na takie niebezpieczeństwo, jeżeli coś się stanie i miecie pretensje do sądu, napisał na Twitterze prezydent Donald Trump. Maria w reakcji na zawieszenie tymczasowego unieważnienia wiz dla obcokrajowców z siedmiu krajów. Decyzja o zawieszeniu nowych regulacji zapadła po tym, gdy sędzia federalny został Waszyngton wstrzymał w sobotę wypowiedzenie dekretu wydanego wcześniej przez prezydenta Trumpa. Są jednak podstawy, będą wpuszczani na terytorium Stanów Zjednoczonych. Przedstawiać przyjście Jezusa na świat. Około 1 miliona osób uczestniczyło w całe to pomieszczenie mogło więc być jakąś szopą, grotą skalną albo stronę wydrążonej w ścianie pokoju. Takie informacje podały tamtejsze media. Nie musi, czy nie musiało być dokładnie to, jaką my wyobraźnię mamy. Osób w mieście Kluż-Napoka, około z Ewangelii wynika, że nowo narodzony Chrystus został ułożony. Blisko 40 tysięcy osób. Do protestów doszło mimo tego, że wczoraj na zazwyczajnym posiedzeniu rządu wycofano rozporządzenie dotyczące przestępstw. Nic dziwnego, że najwcześniejsza tradycja chrześcijańska, począwszy od połowy drugiego wieku, narodziny Jezusa na jeszcze właśnie w grocie. Się film, który ma w razie grocie mógł stać mógł, krajów, o którym mówię w Engelsie. Autorzy z drugiego i trzeciego wieku, akcja pomóżcie Ludziekowi została zorganizowana przez duńskie stowarzyszenie antyrakowe, które zaznacza, że co miesiąc na grota w tym kraju jedna osoba, pomysłodawcy filmu zwracają się z prośbą do Greków, aby pomagali turystom. W tym świątecznym okresie często nie możemy złapać oddechu, ale silne słońce jest szkodliwe dla naszej wrażliwej skóry. Wyganianie, zabieganie słyszymy na filmie, który można obejrzeć w internecie. Dziesiątki tysięcy z nas podróżują z silnej północy na wasze fantastyczne wyspy i jak widzimy promień słońca, zapominamy o właściwej ochronie i smażymy się na nim godzinami. Podkreśla prezenter i prosi Greków, aby przypominali turystom o kapeluszach, kremach z filtrem przeciwsłonecznym i przerywaniu jak najczęściej w cieniu. Każda minuta na greckim słońcu ma znaczenie. Chwilę przypomina film, na którym widać spalonych słońcem Duńczyków ze smutnymi minami z Atakuta, Kukiel Brajla, Polskie Radio.
Przyjście Jezusa na świat 16 godzin i 20 minut. W planach na długo, zanim pojawiło się w naszych kalendarzach. W tym czasie Stary Testament je zapowiadał. Ma pokonywać odległość ponad 14,5 tysiąca kilometrów ze stolicy Katara. Stary Testament mówił o nim pod osłoną tajemnicy. W drodze powrotnej wobec przeciwnych wiatrów lotu odkrywa wszelkie 17 godzin i 30 minut. I na tym, trasa lotu prowadząca nad pięcioma krajami biegnie ten pierwszy obiecuje, czasowych. A drugi daje to, co obiecuje. W czasach Starego Testamentu cały czas oczekiwano jego przyjścia. 33. Natomiast w okresie nowego nastąpiło uwierzycielnienie, czyli spełnienie. W pierwszym wołano, ktoś nadejdzie. A w drugim, już nadszedł. Oraz dr Szymon Kardasz, przyszedł do nas w ciele. Oraz z ośrodka studiów wschodnich. Bo on zawsze czyni to, co wcześniej zapowiedział. Pretekstem do naszej rozmowy jest Państwa książka, która niedawno wyszła, Prezydent Online, wizerunek państwa w odbiorze społecznym w przestrzeni poradzieckiej. Kazus Rosji na tle wybranych państw, wspólnot niepodległych państw. To zakochający. Skąd się wziął pomysł na napisanie książka, tak dokładne przeanalizowanie telemostów, czyli spotkań Władimira Putina z bezgraniczne miłosierdzie, które może ja odpowiem, bo to trochę jakby z mojej głowy wyszło. Jakaś inspirująca nadzieja. Taka prosta sprawa, no bo jak teraz do roku Władimir Putin spotyka się i dostaje te wszystkie pytania, to wszyscy patrzymy i nie wierzymy, zastanawiamy się, czy to możliwe, żeby Rosjanie zadawali takie pytania, czy to jest aż taki infantylny naród, tak, jak używają takich mocnych słów, wybrany, prawda? I pomyślałam, to trzeba sprawdzić. Czy by Polacy zadawali takie same pytania, gdyby mieli taki program? My wywyższamy twoje święte. I zaproponowałam oczywiście mojemu koledze Szymonowi, który oczywiście zgodził się. Każdy raz, kiedy zgromadzamy się. I okazało się, że się na tym człowiek uchyli. I tak faktycznie sumiennie zbada te programy, że Rosjanie są całkiem normalni. Zdają zazwyczaj normalne pytania. Czasami są jakieś wyskoki, ale to są incydenty. Każdy raz, panie, możemy wspominać ten sam szczyt, który martwiły Polaków, czyli czy będzie praca, dlaczego jest tak. Jak drogo zapłaciłeś za nasze zbawienie. Czy mogą być jakieś lepsze podatki? Zdobyłeś się i zechciałeś przyjść na ten padł ziemi. I stąd ten pomysł. Przyszedłeś, panie, wziąwszy ciało, aby później zapłacić cenę za grzech na krzyżu. Umrzeć za nasze krzyżu. To jest dość ciekawe. Taki techniczny sposób bardzo nowatorski prowadzenia dialogu ze społeczeństwem. Można powiedzieć, że w tym zakresie, jak patrzymy na przestrzeń polityczną, ale chyba nawet też szerzej tak naprawdę, to jest pomysł dość oryginalny. Putin w ogóle tak naprawdę zbudował się na pozycji polityczną jako prezydent Federacji Rosyjskiej właśnie dzięki temu, że zorganizowano bardzo kampanię medialną, tak? Znaczy człowieka znikąd tak naprawdę wykreowano na przywódcę Rosji do takiego, który wpisał się idealnie w rosyjskie oczekiwania. I w związku z tym naturalny sposób, jak próbowano wykorzystywać te instrumenty bardzo zręcznie i sprawnie do nie tylko podtrzymania tego wizerunku, ale tak naprawdę do właściwie jeszcze pogłębienia tego wrażenia, że będą takiego przywódcę, który właściwie idealnie odpowiada oczekiwaniom. I chcemy czynić to szczerze, może jest naszej miłości do Ciebie. Tak wyjątkowy, bądź pogosławiony i wielki wśród ludu Twojego i pociągnij nas bliżej Ziemi. Tak naprawdę słuchaj, Panie, spraw, abyśmy bardziej zrozumieli, przez tego suwerena faktycznie został wynajęty do rozwiązywania bardzo konkretnych problemów, które w całym okresie lat 90. się w Rosji nawarstwiły w skali takiej, która rzeczywiście była nie do wytrzymania z punktu widzenia wielu Rosjan. Chciałabym coś do tego dodać, bo to nie jest taka prosta sprawa wejść w taki format. Trzeba tutaj jednak oddać pewną sprawiedliwość Władimira Putinowi, że on jest w tym świetnym. Nie każdy polityk, nawet gdy piastuje urząd prezydenta, tego przykładem jest Dmitry Medvedev, mógłby taki program udźwignąć. Faktem jest, że Dmitry Medvedev nigdy nawet nie próbował takiego programu prowadzić. Znał swoje miejsce w szeregu, wiedział, że program jest przeznaczony dla budowania tego niesamowitego wizerunku Władimira Putina i jego relacji z obywatelami Rosji. Natomiast wszystkie inne próby, które Medvedev miał, czy jakieś online konferencje, czy takie mini 20-minutowe wywiady raz na jakiś czas w telewizji, skończyły się zupełnym fiaskiem. Kto jest tym otoczeniem Władimira Putina? Kto mu doradza? Bo jest bardzo popularne słowo polittechnolog. Kim ci ludzie są? Taki oto
No to są jeżeli patrzymy na to grono dorastów takich najbliższych Władimira Putina, odpowiadających też za jakby właśnie nie tylko wizerunek, ale tak naprawdę za pewien pomysł na taką platformę polityczną. Tacy ludzie jak Gleb Pawłowski chociażby, to są bardzo sprawni z jednej strony właśnie politolodzy, znaczy świetnie rozumiejący realia współczesnego świata, ale też świetnie rozumiejący realia rosyjskie, odczytujące właśnie odczytujący wówczas ten katalog wyzwań, który gdzieś tam na agendzie wewnętrznej się pojawiał. A więc nie wiem, też można nazwisko Władysława Surkowa, jednego z takich kluczowych później właściwie ideologów, twórcy koncepcji tak zwanej suwerennej demokracji w Rosji, tak, czyli zbudowania pewnego rodzaju takiego, nazwijmy, doktrynalnego podglebia dla budowy już szerzej właściwie tego systemu politycznego, z którym w Rosji mamy do czynienia. A więc jakby szereg takich osób, które gdzieś tam wpływały, no czasami były trochę oczywiście schowane, bo to dopiero gdzieś tam jakaś punktowa bardziej analiza pozwalała wydobywać te nazwiska na światło dzienne. Natomiast chodziło też o to, żeby jednocześnie grać na lidera, że to miało tworzyć właśnie takie wrażenie, że to nasz przywódca, tak, jest sam w sobie wspaniały i to pozwalało budować właśnie ten silnie spersonalizowany tak naprawdę system polityczny, z jakim mieliśmy do czynienia, mamy właśnie nawet do czynienia w Rosji, więc to w pewnym sensie była gra na lidera i wykreowanie tego, że to jest ta centralna postać rosyjskiej polityki i to się fantastycznie w ciągu pierwszych dwóch kadencji udawało. No i później właściwie, kiedy Putin nawet przestał być prezydentem i potem na powrót wrócił jako prezydent, no to też te zabiegi, oczywiście już z trochę innym skutkiem, ale też były kontynuowane. Skąd ci politechnologowie, doradcy wiedzą dokładnie, jakie są nastroje w rosyjskim społeczeństwie? Dlatego, że wiemy, że przeprowadzanie sondaży w tego typu właśnie ustrojach, no jest dość mało wiarygodne. Emisja Surenowicz. Znaczy, nastroje to jest jedno i chociaż możemy mieć zastrzeżenia do sondaży, to jednak pewne trendy one pokazują, na przykład sondaże robione przez WCIOM, prawda, czy przez Ośrodek Lewady, ale tu nawet nie chodzi o bieżące nastroje, bo format programu i to, w jaki sposób Władimir Putin jest w nim przedstawiany, tak naprawdę odwołuje się do mocno ugruntowanych w rosyjskiej tradycji wyobrażeń o tym, jaki idealny władca być powinien. Prawda? I do tego sondaży już nie potrzeba, czyli te takie cechy, które kojarzymy, mocna personalizacja władzy, hierarchizacja, centralizacja i to, że władca, czy osoba sprawująca władzę, no w tym wypadku prezydent, czy też premier w przypadku Władimira Putina, ma taką wokół siebie aurę wyjątkowości, prawda? I też jest trochę takim ojcem sprawiedliwym, surowym, ale sprawiedliwym, który może karać, wynagradzać, aurę też takiej moralnej otoczki, czyli musi być takim ideałem, który no, nie popełnia błędów, nie grzeszy, trzyma się jakiegoś kanonu. I Władimir Putin, występując w tym właśnie programie, świetnie wpisuje się w tą tradycję idealnego władcy. To właśnie, że on jest uosobieniem władzy. To, że wszyscy inni wykonują jego polecenia, te nawet właśnie rzucone na wizji, prawda? Władimir Putin powie, ojej, naprawdę jest zły stan dróg w Omsku, to trzeba naprawić. I za pół godziny mamy telefon, prawda, posłusznej władzy lokalnej, że oczywiście, to właściwie jest kwestia tygodni, to będzie zrobione, więc do tego nie trzeba sondaży, to jest właśnie poszukiwanie tej spójności między tym, jaki jest Władimir Putin i wpisywanie go jak najbardziej zbliżanie do tego ideału władzy rosyjskiego i Putin robi to świetnie. Rozmawiamy o Władimirze Putinie i telemostach. Przyczynkiem do naszej rozmowy jest książka, którą napisali moi goście, Prezydent Online. Jakie tematy są poruszane w czasie tych telemostów? Spektrum tematów jest bardzo szerokie, ale można by to wszystko ująć takim jednym określeniem. To są te tematy, które w danym momencie, w danym roku, kiedy się to spotkanie, ta gorąca linia narodu z Putinem odbywa, te tematy, które aktualnie Rosjan rzeczywiście zajmują. I to jest naprawdę fascynujące, dlatego że jak prześledzimy to w kontekście pierwszej kadencji Putina, ale szczególnie jak zestawimy to właśnie z tym okresem, kiedy on wrócił na Kreml na trzecią kadencję i kiedy zaczął się okres takiej konfrontacji geopolitycznej z Zachodem i wydawało się, że właśnie w związku z coraz bardziej pogarszającą się sytuacją ekonomiczną, że tego typu instrumenty będą wykorzystywane raczej do tego, żeby pewne rzeczy zamaskować, przykryć, czy pokazać, że nie jest tak źle. Właściwie tematy czy pytania, które pozwala
się zadawać podczas tego programu, pokazują, że władza ma fantastyczne rozpoznanie tego, co ludzi boli. I właśnie dopuszczając możliwość zadawania tych pytań, które aktualnie, znaczy też aktualnych problemów, tak, typu, nie wiem, no właśnie spadł kurs rubla, w związku z tym realnie się rodzinom pogorszyło, są problemy w konkretnych gałęziach przemysłu, tak, w jakichś tam regionach Federacji Rosyjskiej, jest ludność Krymu, no bo oczywiście Krym został anektowany, więc trzeba z tą ludnością też porozmawiać i jakoś tam, więc jakby mapowanie tych realnych problemów i pozwalanie tak naprawdę w ten sposób pokazać całemu narodowi, że władza nie tylko wie, co jest bolączką aktualną, ale że też jednocześnie od razu formułuje pewną propozycję rozwiązania tych problemów, co oczywiście jakby z punktu widzenia całej tej technologii politycznej jest szalenie istotne. No właśnie, jak te problemy są rozwiązywane? Bo tutaj pani mówiła przed przerwą o tym, że one są rozwiązywane w mig po prostu od razu. Znaczy, większość problemów, prawda, Władimir Putin tak się do tego odnosi, że zajmiemy się tym. Mówi, prawda, proszę mi to przekazać. To też jest taki ważny element, żeby przełamać to wrażenie zupełnego wyreżyserowania spektaklu, prawda, tego show. Władimir Putin często podkreśla, że zajmiemy się tym, bierze kartkę, zapisuje, jakby kontroluje sytuację. Więc mówi, zajmiemy się tym, natomiast faktycznie to jest też jakby nowa funkcja tego programu, która pojawiła się w ostatnich latach. Ten program zamienił się w taki instrument dyscyplinowania lokalnych elit. No właśnie, pojawia się problem, Władimir Putin marszczy brew, mówi, no jak to ja się tym zajmę i zaraz mamy reakcję. Czy to chodzi o drogi, prawda, czy o niepomalowane ściany w szpitalu, czy o brak. To jest też taka kategoria, którą Władimir Putin szczególnie się zajmuje, placu zabaw przed jakimś tam blokowiskiem, prawda, więc prośby Rosjan i prośby dzieci w szczególności nie zostają bez odpowiedzi. No i właśnie, lokalna władza, czy prokuratura nawet, pod wpływem tego, że pojawia się jakaś skarga podczas programu, reaguje, dzwoni, mówi, tak, my się tym zajmiemy, właściwie już zostało wszczęte postępowanie, więc taki bardzo program, no właśnie, dyscyplinowania lokalnych elit i pokazywania efektywności Władimira Putina, prawda? Jest skarga, jest problem, działamy. I to oczywiście znowu, a propos tej tradycji, to się wpisuje w ten schemat dobry carstwo bojarowi, prawda? Czy problemem są ci lokalni. Gdyby Władimir Putin wiedział o wszystkim, właściwie w Rosji nie byłoby żadnych problemów. A na ile te programy są manipulowane, na ile one rzeczywiście odpowiadają istotnym i prawdziwym problemom Rosji? No, znaczy nie ma, myślę, chyba większych wątpliwości co do tego, że mamy do czynienia ze spektaklem, ze bardzo specyficznym spektaklem. Ale pytanie, na ile władza kontroluje ten spektakl? No właśnie, znaczy można odnieść wrażenie, analizując to od tych kilkunastu lat, że jest to spektakl dość starannie wyreżyserowany i właśnie to, że pozwala się na zadawanie pytań określonego rodzaju jest elementem pewnej przemyślanej strategii, bo co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości, że jeżeli jakieś pytanie padnie na antenie, że ono nie było wcześniej uzgodnione, czy że nie było pewnego odgórnego przyzwolenia na to, żeby właśnie taki, a nie inny problem podnieść. Ale to właśnie służy temu i jest to bardzo inteligentnie rozgrywane, bo to służy właśnie temu, żeby pokazać, że my jako władza się trudnych tematów nie boimy. Mało tego, trochę nawiązując do tego, o czym mówiła przed chwilą Alicja, to znaczy to też potwierdza jakby tezę, że to wszystko jest bardzo starannie przygotowane, że Władimir Putin, który podejmuje czasami zagadnienia, które dotyczą bardzo jakichś takich niszowych, sektorowych kwestii, czy to na przykład, nie wiem, jakiegoś tam przemysłu rybnego na Dalekim Wschodzie, wykorzystuje to do tego, żeby nagle, i on to czyni zwykle z głowy, znaczy sypać jakimiś w ogóle danymi, pokazywać gigantyczną, szczegółową orientację jakby w zakresie zagadnienia, które zostało publicznie podniesione, pokazując, znaczy jakby utwierdzając potencjalnych widzów w przekonaniu, że my naprawdę, że to nie to, że my tylko jakoś na jakimś tam poziomie ogólności jesteśmy w stanie się problemem zająć, ale że my mamy bardzo dokładne rozpoznanie tego, na czym problem polega i żeby zareagować. No, ciężko oczywiście byłoby uwierzyć, że nawet tak, bo niewątpliwie trzeba przyznać, że jest to człowiek zdolny, że nawet tak zdolny człowiek jak Władimir Putin byłby w stanie odpowiadać na tak czasami detalicznie sformułowane pytania, bo dotyczące tak bardzo niszowych kwestii, po prostu z głowy bez wcześniejszego uzgodnienia i przygotowania. Chciałabym dodać tylko dwie rzeczy. No, faktycznie spektakl to jest wyreżyserowany, natomiast przez te lata on się zmieniał. I na początku to było trochę chałupniczy, to był trochę taki eksperyment władz. Zróbmy taki program, zobaczymy, co wyjdzie. Jak teraz się cofa człowiek do tych pierwszych programów, widzi samotnego Władimira Putina,
młodego jeszcze, prawda, bez tych wszystkich liftingów, między dwoma dziennikarzami, bez gości w studio, to wygląda naprawdę skromnie. I te połączenia z poszczególnymi lokacjami, ci ludzie gdzieś tam pod parasolami, w śniegu, ciemno, dalekim sukno, i się meldują, zadają pytania, to naprawdę wygląda, no tak jak powiedziałam, chałupniczo. A dzisiaj, prawda, rok 2016, to jest olbrzymie studio. To jest show. Tak, 40, nie wiem, 50, 60 osób w tym studio, podaję, że przedstawiciele władzy, tak, zwykłych obywateli, którzy zjechali z całej Rosji. I to właśnie wyselekcjonowane połączenia, które już nie są gdzieś na środku, nie wiem, Władywostoku z jakimś szpalerem, ale są w dobrze wyselekcjonowanych miejscach, typu jakaś baza wojskowa zamknięta, albo dom wielodzietnej rodziny, prawda? To już nie, to już władza nie idzie na takie ryzyko, że to jest gdzieś w środku miasta, prawda? Nawet jeżeli to była jakaś wydzielona strefa. To jest teraz naprawdę w zamkniętych ośrodkach, ci, którzy przyjeżdżają do studia, podobno z tych wyścigów, które mamy, tydzień wcześniej są w zamkniętym takim spa ośrodku, są przygotowywani, dostają pytania, powtarzają, prawda, relaksują się, żeby nie byli może zbyt zmęczeni na spotkanie z prezydentem. Więc program się zmieniał i również ten sposób jak gdyby reżyserowania kontroli też stał się coraz bardziej wyrafinowany. I jeszcze jeden element, bo to jest ważne. Raz tylko jeden przeprowadzono pytanie, czy Rosjanie wierzą w to, co widzą. To było w 2006 roku. Jedna czwarta powiedziała, że no to jest prawdopodobnie wszystko propaganda, ale większość powiedziała, że no jeżeli jest to tylko w jakimś małym stopniu, albo że wcale nie jest. I to jest ten element terapeutyczny tego spektaklu, ale nawet jak taki Rosjanin siedzi i ogląda i mówi, inaczej wie jakby racjonalnie, że to jest propaganda, że to jest jakieś wyreżyserowane dla niego przedstawienie, to i tak działa terapeutycznie, bo to daje poczucie bezpieczeństwa, że jest taki człowiek, do którego można zadzwonić i on rozwiązuje wszystkie nasze problemy. Nie było gazyfikacji, będzie w ciągu kilku dni Gazprom obieca, prawda? Nie ma dróg, będzie. To jest trochę jak z filmem Bollywood, prawda? Ta rzeczywistość w filmie Bollywood wygląda zupełnie inaczej niż rzeczywistość indyjska, ale tak ludzie lubią to oglądać. To trochę tak jest z tym programem właśnie. Może ta rzeczywistość też jednak trochę tak wygląda, że tak system rosyjski jest zbudowany, że potrzebny jest właśnie ktoś, kto pogoni z centrum. Szymon Kardaszczyk. Tak, niewątpliwie. To znaczy oczekiwanie, że ktoś zaprowadzi porządek jest oczekiwaniem dość powszechnym. Znaczy, to było jedno ze źródeł w ogóle dojścia Władimira Putina do władzy. Jedna jakby z podstawowych przesłanek. I kiedy pytać Rosjan o ocenę tego okresu, umownie rzecz biorąc, po dojściu do władzy Władimira Putina i porównawczo do tego, co się działo w latach 90., no to ocena jest dość jednoznaczna na korzyść oczywiście tego, co jest elementem ich obecnej rzeczywistości. Tak? I te lata 90., które no, niby kojarzą się z okresem transformacji, jakiejś demokratyzacji, ale to pokolenie, które te czasy świadomie pamięta, no, używa w swojej zdecydowanej większości jak najgorszych przymiotników na oznaczenie tamtego okresu i ten element braku kontroli jest jednym z takich, powiedziałbym, kluczowych, który się tutaj pojawia i wyróżnia, jeśli zestawiamy te dwa okresy, więc tu jest gigantyczne oczekiwanie na to, by, no, krótko mówiąc, to jest pewnego rodzaju oczywiście uproszczenie, ale by mieć dobrego cara, tak? By mieć dobrego cara, który w zasadzie niezależnie od tego, jakie bolączki mamy, jak bardzo by nam było źle, ale ta świadomość, że gdzieś na Kremlu jest ktoś, kto to identyfikuje, nawet jeżeli przyjmiemy, że tu mamy do czynienia oczywiście z tymi wszystkimi elementami, o których wcześniej była mowa, to gdzieś psychologicznie jest na pewno istotne. Ale te władze lokalne rosyjskie, już teraz mówimy o rzeczywistości, nie o tym, co jest w telemostach, one chyba jakoś pracują, one chyba działają. To nie jest tak, że tylko działa pałka z Kremla, która jakoś tam je pogania do roboty. To znaczy na co dzień, znaczy, ja wierzę, że w tak dużym państwie są na pewno jakieś władze samorządowe, które pracują i bez tej pałki, prawda? Znaczy, to są gdyby dwie sprawy. Znaczy, jedna to jest ta, na ile taka pałka raz do roku, prawda, faktycznie mobilizuje takie władze samorządowe do zmiany jakości działania. To jest wątpliwe, prawda? I bo tu tak naprawdę, nie o to chodzi, to ma przede wszystkim wymiar symboliczny. To społeczeństwo ma zobaczyć, prawda, że jest taka figura władzy, która potrafi takie rzeczy zrobić, czy właśnie pogonić, przywołać do porządku, przywrócić poczucie sprawiedliwości. To raczej chodzi o ten wymiar symboliczny i takiej budowania jakiejś wspólnoty, prawda, i relacji zaufania obywateli Rosji do Władimira Putina jako tej emanacji władzy najwyższej, niż o faktyczne przeprowadzenie reform w wymiarze samorządów Rosji. Szymon Kardaszczyk, chciał coś dodać. Tak, z tym, że niezależnie właśnie od tego
całego propagandowego wymiaru, to jednak jeżeli patrzymy na ewolucję systemu politycznego w Rosji putinowskiej, wbrew temu, że Federacja Rosyjska, czy Rosja nazywa się nadal federacją, znaczy zgodnie z konstytucją jest państwem federalnym, w rzeczywistości ten system w okresie rządu Władimira Putina ewoluował w kierunku państwa de facto unitarnego, to znaczy takiego, gdzie właśnie w ramach koncepcji budowania pionu władzy, tak, vertical władzy, i to nie tylko chodzi o ten pion polityczny, ale też pion gospodarczy i pion medialny i jeszcze być może jakichś takich mniejszych pionów też można by kilka wyróżnić, to wszystko się realnie dokonało. I w związku z tym, jak popatrzymy na to, co się dzieje w tych takich najbardziej newralgicznych regionach, czy takie, które były newralgiczne, jak porównujemy sobie okres właśnie przedputinowski i poputinowski, typu Daleki Wschód, typu właśnie Syberia Wschodnia, gdzie tam też były różne jakieś takie tendencje, no nie chcę mówić, że jakieś mocno separatystyczne, ale pewne głosy dotyczące tego, no jak nam tutaj wspólnie żyć w jednym państwie, czy Kaukaz Północny, to były realne problemy. Znaczy, to były regiony, w których rzeczywiście władze bardzo często tworzyły jakby układy kompletnie niezależne od centrum, gdzie właściwie przy słabej władzy prezydenckiej, jelcynowskiej kontrola była bardzo ograniczona. Za Putina to się jednak bardzo mocno zmieniło. To znaczy właśnie tworzenie tego pionu władzy i ustanawianie bezpośrednich przedstawicieli prezydenta w ramach okręgów federalnych, w ogóle prowadzenie okręgów federalnych w ramach jakiejś takiej nadstruktury administracyjnej wewnątrz Federacji Rosyjskiej. To się wszystko realnie dokonywało, w związku z tym jakby też ten mechanizm oddziaływania centrum na władze lokalne, wymuszanie pewnych rzeczy, na pewno w okresie putinowskim stało się dużo, jakby realnie dużo łatwiejsze. I tego typu akcje, że ktoś dzwoni, w związku z tym, że prezydent dzwoni, coś nakazuje. Oczywiście tu miały wymiar bardzo symboliczny, ale jeżeli jakby na chwilkę zostawimy to z boku, to realnie to zarządzanie jakby w kontekście relacji centrum-regiony, ono faktycznie jakby wyewoluowało właśnie w taką stronę dzięki temu systemowi pionu władzy, który został za Władimira Putina zbudowany. A tak z tym, że państwo unitarne to jest jednak co innego niż państwo ściśle scentralizowane. Rozumiem, że tutaj chodzi o to, że Rosja jest państwem ściśle scentralizowanym. Przejdźmy teraz do tego, co jest napisane w podtytule państwa książki, czyli kazus Rosji na tle wybranych krajów wspólnoty niepodległych państw. Jak wygląda to w innych państwach byłego Związku Radzieckiego? Ja pamiętam tylko próbę telemostu, która była za czasów Wiktora Janukowycza na Ukrainie. I szczerze mówiąc, wyglądało to dość karykaturalnie jednak. Tak, no więc Rosja faktycznie na tle przestrzeni poradzieckiej wychodzi tutaj na lidera, bo niezależnie od tego, że próba